Kolejne augustowskie obiekty oświatowe zyskają nowe oblicze. Edukacja to inwestycja, uważa burmistrz Augustowa i konsekwentnie realizuje plan modernizacji placówek, których podstawowym zadaniem jest kształcenie najmłodszego pokolenia mieszkańców miasta. Budżet samorządu nie udźwignąłby tak dużych wydatków, ale władze miasta znalazły sposób na ich finansowanie. Drugi nabór do programu rządowego Polski Ład zakończył się dla Augustowa dużym sukcesem. Pozyskaliśmy dofinansowanie na modernizację, termomodernizację 3 obiektów oświatowych. Co więcej, jest to dofinansowanie w wysokości 90%. Jestem bardzo dumny ze swoich urzędników, z tych wszystkich, którzy przygotowali dobre wnioski, którzy przygotowali dobrą dokumentację. Szanowni Państwo, dofinansowanie to ponad 14 milionów złotych, 14 300. Wartość projektu zamknie nam się kwotą prawie 16 milionów złotych. 3 wspomniane przez burmistrza jednostki to przedszkola nr 3, 4 i Szkoła Podstawowa nr 6. Najwięcej z tych niemal 16 milionów złotych pochłonie gruntowna modernizacja przedszkola przy ulicy Tytoniowej. Budynek powstał niemal 50 lat temu dzięki wysiłkowi mieszkańców. Przez wiele lat był w nim żłobek. Kiedy jego miejsce zajęło przedszkole, okazało się, że trzeba wprowadzić tu wiele zmian dostosowujących obiekt do potrzeb starszych dzieci. Z czasem do placówki uczęszczać zaczęły dzieci z niepełnosprawnościami i potrzeby znowu się zmieniły. Na 120 przedszkolaków, które do nas uczęszczają, mamy 18 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te mają różne deficyty, to wynika też z rozporządzenia, na które dostają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, więc no tak jak pan burmistrz tutaj powiedział, mamy też dzieci właśnie, które są niepełnosprawne ruchowo i to jest największy tutaj taki problem tej placówki. Ów problem to utrudniona komunikacja wewnątrz budynku, schody, które są bardzo poważną przeszkodą. Modernizacja ma to zmienić. Pojawi się winda, która rozwiąże wszystkie problemy dzieciaków niepełnosprawnych ruchowo. Teraz bywało tak, że dziecko było wnoszone przez rodziców albo przez nauczycieli na wyższe kondygnacje. Tego problemu po remoncie nie będzie. Pojawią się tu nowe ciągi komunikacyjne, sale zyskają nowoczesny wizerunek i staną się przestrzenią znacznie bardziej przyjazną dla maluchów niż jest to teraz. Jest to placówka jedna z najstarszych tutaj będących na terenie Augustowa. Jest to placówka w szczególności integracyjna, z oddziałami integracyjnymi, gdzie uczęszcza bardzo dużo dzieci z różnymi zaburzeniami, z różnymi niepełnosprawnościami i na pewno to będzie też dla nich duże ułatwienie. Czy właśnie winda, która jest tutaj przewidziana, czy kuchnia, która także będzie wyremontowana. Także sale będą, z tego co wiem, troszkę powiększone, więc także tutaj będzie komfort dla dzieci. Dzieci się dobrze czują, dlatego że nauczyciele są tutaj bardzo pomocni, bardzo życzliwi, uśmiechnięci, więc myślę, że dzięki temu dzieci się naprawdę bardzo dobrze czują, aczkolwiek przyda się im zmiana otoczenia w sensie zmiana zagospodarowania sal, zmiana budynku. Za 20 miesięcy będzie to już placówka kompletna. W przyjaznych murach, z pięknym podwórkiem i cierpliwą, empatyczną kadrą, która zaskarbia sobie sympatię dzieci i rodziców na lata. Kilkoro dzieci pana Romana Rogozińskiego już kończyło to przedszkole, a ich tata rozstać się z placówką wciąż nie może. A sentyment mam do tego miejsca, ponieważ najstarsze 2 córki, które już teraz studiują, chodziły do tego przedszkola w takich warunkach, jak widać dookoła, no a teraz już jakaś radość, że kolejne pokolenia dzieci będą mogły tutaj korzystać z tej placówki już w nowej odsłonie po remoncie. Wiele razy tu przychodziłem, czy jakieś spotkania, jakieś różne uroczystości, akcje sprzątania, ekologiczne, jakieś konkursy. Także bardzo sympatycznie dzieci przechodziły zadowolone, czasem nie chciały wracać do domu tak fajnie, także na pewno to i dużo serca panie wkładały i wkładają w to, żeby te dzieci dobrze się tu czuły. Najmłodszy syn pana Romana jest uczniem należącej do tego zespołu Szkoły Podstawowej nr 6. Tam również nastąpią zmiany. Szkoła Podstawowa nr 6 imienia Armii Krajowej będzie miała przede wszystkim ocieplona, czyli wymieniona będzie elewacja z dociepleniem. I to przede wszystkim główny jest powód, ale również winda zewnętrzna będzie, której do tej pory nie mamy, a też mamy osobę już nawet w tej chwili niepełnosprawną ruchowo. Dojdą też takie remonty drobne wewnątrz budynku, gdzie będą jeszcze dobudowane łazienki wewnątrz, bo brakuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu pewnych miejsc takich właśnie ustępowych. I dodatkowo jeszcze będzie poprawiony wystrój wewnątrz, czyli korytarze, biblioteka, więc ten wystrój będzie też taki nowoczesny i mamy nadzieję, że o wiele przyjemniej będzie się tam uczyć, mieszkać na co dzień, bo tak naprawdę dziecko tam spędza więcej czasu czasami niż w domu, bo klasy 7, 8 mają po 8 godzin lekcyjnych tak naprawdę. Nową elewację zyska też przedszkole nr 4 przy ulicy Pilińskiego, położone na pięknej, pełnej zieleni działce, póki co nieco straszy elewacją, wymaga termomodernizacji i paru zmian wewnątrz. W środku będzie wymiana stolarki, troszeczkę sale nam się jakby zmienią, powierzchnia sal, ale ilość dzieci nie zmieni się w przedszkolu. Będą łazienki dla niepełnosprawnych, będzie likwidacja tarasów, z których nikt nie korzysta, no i oczywiście przepiękny plac zabaw dla dzieci. Bezpieczne podwórko, nowoczesne urządzenia zachęcające do aktywności fizycznej i zabawy z rówieśnikami zajmą miejsce tych konstrukcji pamiętających czasy Króla Ćwieczka. Zadbany przedszkolny ogród nie zostanie zupełnie pozbawiony zieleni. Jak informuje pani dyrektor, zostanie tu sporo zielonej murawy. Będzie bardzo dużo urządzeń. Będzie powierzchnia taka ta gumowa dla dzieci. Będzie też parking dla rodziców, bo zawsze mamy właśnie kłopoty z parkowaniem. Tutaj rodzice jakby za bardzo nie mogą wjeżdżać, ponieważ tutaj samochody pracowników stoją. 5,5 miliona na modernizację przedszkola nr 2, blok sportowy przy szkole podstawowej nr 3 za blisko 12 milionów złotych. Właśnie podpisane umowy o wartości niemal 16 milionów na modernizację przedszkoli nr 3, 4 oraz szkoły podstawowej nr 6 to razem ponad 33 miliony złotych, w których 28 to środki zewnętrzne. Na tym jednak nie koniec, bo wciąż przecież potrzebna jest sala gimnastyczna przy szkole 2, a przedszkole nr 1 też prosi się o remont. Trzeba więc trzymać kciuki, by pozyskiwanie środków zewnętrznych nadal szło tak sprawnie i efektywnie. Wówczas augustowska baza oświatowa ma szansę na miano nowoczesnej i funkcjonalnej. Edukacja to inwestycja. Naszymi działaniami pokazujemy, że tak rzeczywiście jest.